Piątkowe popołudnie, Katowice, ulica Boheńskiego. Usiłuję jechać w kierunku Sosnowca Dąbrowy Górniczej. No zobaczymy, jak ta jazda. Na razie można powiedzieć jadę, choć o właśnie, skrzyżowanie z Gliwicką. No i na tą chwilę oceniam, myślę, że jakieś dwa cykle świateł postoju przede mną. Dlaczego nie zmieniam pasa? Z prostej przyczyny. Będę jechał w kierunku centrum Katowic, oczywiście nie w Gliwicką, a na kolejnym skrzyżowaniu, na którym będzie taka możliwość wykonania skrętu w prawo. Dlatego też na tą chwilę nie uważam, biorąc pod uwagę takie natężenie ruchu, aby ta zmiana pasa była konieczna. Gdybym teraz zmienił pas ruchu w tak dużym, przy tak sporym natężeniu ruchu, bo ono może jeszcze nie jest jakieś bardzo wielkie, później usiłując wrócić na ten prawy pas, bowiem już w swoim zamyśle mam tą jazdę w prawo. Pojazd uprzywilejowany za nami, uciekamy do prawej. Mając gdzieś w zamyśle to, że będę na którymś tam z przodu skrzyżowaniu, nie wiedząc, jaka jest sytuacja dalej, jeżeli chodzi o to natężenie ruchu, mógłbym po prostu w jakiś sposób ten ruch potem zablokować. Być może musiałbym się zatrzymać po to, aby móc ten pas zmienić, jakieś wpychanie i tak dalej. Okazuje się, że gdybym zmienił pas ruchu, kto wie, może już bym był dalej, bowiem na filmie też to widać, te auta z miejsca, gdzie jest umiejscowiona kamera, aż tak nie zasłaniają. Jest przejezdnie za Gliwicką, za zjazdem na DTS-kę. No ale taka na tą chwilę była moja decyzja. Pamiętajmy, że też biorę pod uwagę to, zawsze powinienem brać pod uwagę to, że tak naprawdę nie znam miasta. Więc też muszę się skupić na tym, że no nie bardzo jest potrzeba tego biegania po tych pasach, takiego wariackiego, bym powiedział, zmieniania pasów ruchu tylko po to, aby pas po prostu zmienić, aby przeskoczyć o jeden czy dwa samochody. Bo takie skoki po pasach, no może się okazać, że na tą chwilę gdzieś tam jestem przed tym pojazdem, który jest przede mną, ale za chwileczkę zablokuję ruch 10 innym na innym pasie. No cóż, szukamy w takim układzie oznakowania w kierunku centrum. No tutaj akurat nie mamy oznakowania na Sosnowiec, czyli tak jak ja zamierzam jechać, to muszę jechać w kierunku Łodzi. A wcześniej wspominałem o kierunku na centrum Katowic. Natomiast zauważcie to, co mówię odnośnie tablic. W trakcie egzaminu na prawo jazdy egzaminator może nam wydawać polecenia według tego, co mamy na drogowskazach, czyli na tych zielonych tablicach. Ja uważam się za osobę, która Katowice zna, jeśli nie bardzo dobrze, to co najmniej dobrze. I zobaczcie, że w tym miejscu nie jestem w stanie podać kierunku w stronę centrum,
jako tego kierunku, w którą stronę mamy się kierować na... Bo nie wiem, nie pamiętam tego, jaki kierunek podany jest na tablicy. Jeżeli podałbym, egzaminując kogoś, kierunek, proszę jechać w kierunku Sosnowca, tak naprawdę byłaby podstawa do tego, żeby się odwoływać, jeżeli ta osoba nie pojechałaby we wskazanym we mnie kierunku i tylko pojechałaby w inną stronę. Bo na tablicy takiego kierunku nie ma. Tak więc zobaczmy, jak system egzaminowania kierowców, jak bardzo wymusza na osobach przeprowadzających egzamin doskonałą znajomość miasta, w którym ten egzamin się odbywa. Biorąc pod uwagę to, co przed chwilą powiedziałem, czy egzaminator ze Śląska jest w stanie przeprowadzić egzamin w Gdańsku? W moim odczuciu nie jest w stanie, a wszędzie obowiązują te same przepisy. Dlatego ja tak często o tym mówię, że ten system jest zły, że ten system jest bardzo zły, że ten system należy zmieniać. Ale wracamy do naszej jazdy. Tutaj dzisiaj kilka godzin temu zdarzenie drogowe. Choć ciężko powiedzieć, to akurat zdarzenie, czy tutaj tylko awaria pojazdu była. W każdym bądź razie stała ciężarówka zdefektowana, z urwanym kołem. No, a przed nami zaczyna się koreczek. Do tunelu. Czyli znowu pewnie to wąskie gardło, które w tej okolicy występuje, czyli rozjazdy później w kierunku Mysłowic, Tychów, zjazd od Dudy Gracza i chcący jechać w kierunku Sosnowca, a z tunelu chcący jechać w kierunku Tychów, Mysłowic. Krótki odcinek i mało miejsca na to, aby te kierunki ruchu się przeplotły. W tunelu, jak widzieliście, ograniczenie do 50 tym razem. Natomiast jadąc w tunelu, przypominam, że jadąc w tunelu mamy obowiązek włączyć światła mijania. Więc jeżeli ktoś ma auto wyposażone w światła do jazdy dziennej, jedzie w taki piękny dzień jak dzisiaj, wjeżdżając do tunelu włączamy światła mijania. Nie pokonujemy tunelu mając włączone światła do jazdy dziennej. Pamiętajcie o tym. Bo tutaj no akurat teraz dookoła siebie nie widzę pojazdów jadących na dziennych, ale nazwałbym, że jest to plaga, że te światła dzienne są nieruszane. Czy to tunel, czy to pady śniegu, deszczu, mgła, to niestety wielu kierowców światła do jazdy dziennej nie wiem, jako co uznaje. Więc pamiętajcie o przełączaniu tych świateł. No i to jest właśnie to miejsce, o którym wspominałem, to wąskie gardło, czyli tutaj ten krótki, może 200-300 metrowy odcinek, gdzie przeplatają się te kierunki ruchu, z tunelu chcący zjeżdżać i
jechać prosto w kierunku Krakowa, czy też jechać później w prawo, czy do kierunku Uniwersytetu, czy też w kierunku Tychów, no i zjeżdżający od Dudy Gracza, chcący jechać chociażby w kierunku Sosnowca, no i te kierunki muszą się jakoś przepleść. Trzymamy się oczywiście Łodzi i pokonujemy kolejny w naszym regionie zakręt Mistrzów, czyli wyjazd z tunelu do 94. Zobaczcie, jak tutaj powyginane bariery. Tutaj również plaga, praktycznie nie ma tygodnia, aby ktoś w tych barierkach nie leżał. Jedyne moje wytłumaczenie na to, to prędkość, tylko i wyłącznie. Pokazał to zakręt Mistrzów, czyli zjazd z 86 na A4, że tylko prędkość powoduje to wypadanie z drogi. Postawiono fotoradar, nagle się skończyły wypadki, a tyle było gadki, tak mi się zrymowało. Były wypadki, to wtedy było kupę gadki, że droga jest źle wyprofilowana. Nieprawda. Fotoradar pokazał, że droga jest dobrze wyprofilowana, że da się ten zakręt pokonywać. I tutaj jest dokładnie to samo. Jestem w stanie się założyć. I to ogromne pieniądze z każdym. Ale to z każdym, że gdyby tutaj postawiono fotoradar raz, dwa, te zdarzenia by się w tym miejscu skończyły. Dlaczego tego fotoradaru jeszcze tam nie ma, nie wiem. Przed nami za chwileczkę rozjazd z krajowej 86 w 94 w kierunku Olkusza. I tak naprawdę tutaj na tym rozjeździe nasuwa się pytanie, jadąc w kierunku Olkusza, skręcamy w prawo, czy też nie skręcamy w prawo? Albo inaczej, włączamy kierunkowskaz, czy też nie włączamy kierunkowskazu? Widzieliśmy tabliczkę z oznaczeniem pasów ruchu. Tabliczka nam pokazywała dwa pasy do skrętu w prawo, dwa do skrętu w lewo. Powiem szczerze, jak jeżdżę 20 lat, nigdy tutaj nie włączyłem kierunkowskazu. Dla mnie tutaj po prostu każda z tych dróg prowadzi na wprost, pod lekkim skosem. Według mnie to oznakowanie, które jest na jezdni oraz na znaku, jest nieco mylące, pokazujące skręty. Na szczęście ono dosyć wcześnie się kończy. Czy używać kierunkowskazu? Ja powiem zdecydowanie nie. Natomiast myślę, że jeżeli ktoś użyje, na pewno nie popełni tutaj błędu. Pamiętajmy, że sygnalizujemy zamiar wykonania manewru. Natomiast pamiętajmy też o tym, że tym kierunkowskazem możemy w pewien sposób wprowadzić kogoś w błąd. Nie mamy jakiegoś wyjazdu z przeciwka, mamy drogę jednokierunkową rozdzielającą się na dwie. Możemy wprowadzić w błąd kogoś będącego na sąsiednim pasie. Dlatego przy takich rozwidleniach nie jestem jakimś mega zwolennikiem, abyśmy tutaj włączali. Podobna sytuacja, rozjazd 86 w kierunku Tychów, a w kierunku tunelu w Katowicach. Także tam raczej są tacy, co włączają, są tacy, co nie włączają.
Osobiście, jak już wspomniałem, nie jestem tego zwolennikiem. Zaraz nasunie się komuś pytanie, co na egzaminie. Skoro widzę strzałki, to włączę kierunkowskaz, sygnalizując zamiar. Strzałki się skończyły, droga nadal idzie prosto, po czym wchodzi w pewien łuk, to już w tym momencie, gdy strzałki się skończą, kierunkowskaz wyłączy. Jeżeli ktoś będzie miał do mnie jakiś zarzut, że coś zasygnalizowałem nieprawidłowo, to powiem, że dostosowałem się do oznakowania, sygnalizując zamiar, bowiem mam jeździć w sposób pierwszy czytelny, a po drugie nie mam jeździć na pamięć. Czyli ja mam dostosować to, co zamierzam, do tego, co mówi do mnie oznakowanie. Taka moja najprostsza rada. A przed nami węzeł drogi krajowej numer 94 i ulicy 3 Maja w Sosnowcu. Węzeł, na którym no niestety ciągle, ale to ciągle, wielu kierowców nie potrafi się poruszać. Nie wykorzystujemy na tym węźle pasów ruchu tak, jak powinniśmy te pasy wykorzystywać. Pasy włączeniowe nie są wykorzystywane w całości. Korki to jedno, ale to, że nie umiemy korzystać z tego, jaką mamy infrastrukturę, to drugie, a infrastruktury tutaj wykorzystywać nie potrafimy. Zaczyna się wielkie blokowanie pasa wjazdowego na 9-4 z 3 maja. Jechać prosto do końca tego pasa. Po co oni tu stoją? No po co? Jechać prosto tym pasem. On ma chyba ze 200 czy 300 metrów długości. Ludzie kochani. O, jeden się obudził. Ale biały oczywiście musiał skoczyć, kto to widział, żeby jechać do końca pasa. To już z tyłu za mną też jakiś blokuje. No nie, no to jest... To jest chore, ludzie, nauczcie się jeździć do końca pasa. Ten pas po to jest. On nie jest od parady. Gdyby chciano to powiedzieć, żebyśmy nie mieli pasa rozbiegowego. Gdyby chciano, żeby tutaj nikt nie jechał. Chociaż jeden, drugi, brawo. Tu ciężarowy jedzie, ale ciężarowy wątpię, że pójdzie na suwak do końca pasa. Straszne to, co się tutaj obserwuje. Straszne. Zobaczcie, tutaj dopiero powinniśmy się zjeżdżać. Tutaj dopiero powinniśmy się zjeżdżać. Z tymi pojazdami, które jadą od 3 maja.
jeden, który do końca pasa dojechał. Czyli wykorzystał infrastrukturę drogową zgodnie z jej przeznaczeniem. Przed nami mamy pas włączeniowy, tutaj mamy pas zjazdowy. Zresztą tym prawym pasem można też pojechać na wprost i dopiero tutaj, czyli jadący od Oszona, od Józefowa, tak naprawdę powinni tutaj koło nas pojechać prawym pasem i dopiero właśnie mniej więcej w tym miejscu powinniśmy się zjeżdżać w jeden pas. Natomiast znowu nurtuje mnie kwestia tam z prawej strony, znowu zatkany zjazd od centrum Sosnowca, a podejrzewam, że jeżeli to z tej grupy samochodów może był jeden, może dwa, może dwóch kierowców, którzy pojechali do końca tego pasa. Czyli jakieś dobre 200-300 metrów do przodu. Tylko zaraz jak zjadą, za znakiem ustąp, już zatrzymanie, bo muszę się tutaj włączyć do ruchu. Nie. Dojeżdżamy do końca pasa ruchu. Do końca pasa ruchu. Takie zachowania, że gdzieś zatrzymujemy się tutaj w połowie, są niedopuszczalne. No nikt mi nie powie, że ta grupka kilku samochodów pojechała do końca pasa i dlatego tutaj stoją. Zobaczmy, co robi ten Topolo. No gdzie tutaj? Gdzie tutaj? Gdzie tutaj? Orlen. Dlaczego Orlen nie jedzie? O, jedzie Orlen do przodu. Wreszcie ktoś ruszył tam do przodu. O, właśnie. No ale już za nami jakiś jest, który już za znakiem ustęp już się zatrzymał i już spowalnia cały ruch tam od centrum Sosnowca. Po to nam budują fajne drogi o kilku pasach, żebyśmy z tych dróg korzystali, a nie żebyśmy, kurczę, mając kilometr drogi, stali na jej początku i nie umieli z niej skorzystać. Już się tam obtrębiają z tyłu. Natomiast w tym miejscu te korki tak naprawdę powstają przez skrzyżowanie koło Makro, czyli skrzyżowanie Alei Zagłębia Dąbrowskiego. No jedź przede mnie. Jedź. Proszę bardzo, tak się jeździ. Kobieta. Nie wstyd wam, panowie, szeryfowie i wszyscy inni, którzy nie potrafią jeździć na suwak? Nie wstyd wam? A pewnie każdemu z was testosteron z jaj to aż po mózgu wali, jakby tak was w ten sposób oceniać.
ale jeździć nie umiecie za Chiny, a tu kobieta. Tak więc brawo, widać, że kampanie i sposoby na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Jaworznie to nie tylko poprawa bezpieczeństwa, mniej wypadków, ale to także mądrzy kierowcy. Mądrzy, świadomi, bezpieczni kierowcy, tak jak ta pani, która jedzie przede mną. Brawo, 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 brawo i jeszcze raz brawo. Natomiast wrócę do tego, co zacząłem, czyli samo skrzyżowanie Alei Zagłębia Dąbrowskiego, czyli Krajowej 94 oraz ulicy Długosza. W tym roku, ja już to chyba kiedyś mówiłem, w tym roku ma się rozpocząć przebudowa tego miejsca. Chyba ruch tranzytowy, czyli ciąg do ulicy, ciąg drogi Krajowej 94 będzie poprowadzony tunelem. Ulica Długosza będzie na poziomie 0. Poziom minus 1 to będzie krajóweczka. Boję się tak naprawdę tylko korków, które tutaj zapewne będą nas czekały. Z jednej strony się boję tych korków, z drugiej tak naprawdę nie mogę się doczekać samego remontu, samej budowy, samej przebudowy tego miejsca, a już tym bardziej nie mogę się doczekać efektu końcowego. Jedyne, co mnie tak naprawdę boli, to to, że Sosnowiec wraz z Dąbrową nie ubiegał się o dofinansowanie na remont 94, że nie zrobiono tego kilka lat temu wspólnie, gdy Dąbrowa 94 remontowała. Dzisiaj mielibyśmy tak naprawdę od Szpitala Górniczego super fantastyczną drogę do granicy ze Sławkowem. Może dałoby się w najbliższym czasie doprowadzić do tego, aby to była droga o klasie S. Pewnie mało realne by to mimo wszystko było, chociażby z uwagi na to, że mamy skrzyżowanie z sygnalizacją w Dąbrowie. Mam na myśli przede wszystkim skrzyżowanie na Alejach, no ale przecież jeszcze jest skrzyżowanie przy Mikrohucie. Jest skrzyżowanie na Zakawiu. Myślę, żeby to były zbyt duże inwestycje, aby te skrzyżowania stały się skrzyżowaniami bezkolizyjnymi, aby droga mogła pretendować do drogi klasy S. No, ale kto wie, może udałoby się to choćby fragmentami na tej drodze uzyskać. Niestety stało się inaczej. No i cóż, przed nami właśnie skrzyżowanie 94 i 11 listopada. Oczywiście jadę w lewo. Boska, zielone mieliśmy, a jeszcze jechały auta sprzeciwka.
nie uważamy, nie uważamy.